serdecznie i zapraszam na pupomanię, czyli trening na nasze pośladki. Zaczynamy tradycyjnie rozgrzewką. Wciągamy brzuchy, dokładamy uśmiech i marsz. Wszystko oczywiście domowym sposobem. Po rozgrzewce do ćwiczeń dołożymy obciążenie. Dziś będą mini bandy, będą obciążniki na kostki i butelka wody. Oczywiście jeśli posiadasz steptarz. Pamiętaj, jeśli nie posiadasz obciążenia, nic nie szkodzi. Wszystko działa. Ważne, żeby się ruszać i świadomie pośladki napinać przy tych ćwiczeniach. Ramiona w górę. Cały czas step touch. 4, 3, 2. Heel back. Pamiętaj, jestem Twoim odbiciem lustrzanym, czyli to jest Twoja prawa strona. Napinaj pośladek w heel backu. Ściągaj ramiona. Spokojnie. I 4, i 3, i 2. Kolano w górę. Jestem Twoim odbiciem lustrzanym. Trzymaj tempo ze mną. I 4, i 3. Kontynuuj to samo tempo. Popatrz, co się dzieje. Kolano tak. Kolano tak. Tak. Tylko jedno kolano. I super. Lekko skręć pozycję. Tak jakby do rogu swojego pokoju. Dołóż napięcia pośladków, ramiona w górę. Cały czas ćwiczy u Ciebie prawa noga. Jeszcze. Jeszcze 4, 3, 2. Ostatni stop. Na razie się rozgrzewamy, więc krótkie serie, jeszcze niezbyt nisko, żeby nasze stawy kolanowe się rozgrzały, ale już pilnujemy kolana. Zmień pozycję i side to side. Rozluźnij ramiona. Daj mi heel back. 4, 3, 2. Kolano. Aha. I mocno spięty, przepraszam, spięty brzuch. I zrobimy dokładnie to samo, co przed chwilką, czyli z jednym kolanem, kolano, tak, kolano, tak, kolano, tak. Kolano, kolano, wydech, aha, jeszcze. Kolano zamieniamy na lift. Napinaj pośladek, tak? Trzeba pracować. I jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, dół, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Przodem do mnie, dziś będzie plie, a już rozgrzejmy się do plie. Zejdź nisko, pamiętaj, że w plie kolana idą na zewnątrz, tak? Masz podwinięty ogonek. Stop, zatrzymaj. Prawa, lewa, prawa, lewa. Pozycja stabilna, uśmiech, prawa, lewa, aha, uwaga, kolano dół, wróć, dół, wróć. Potem wykorzystamy ten ruch, dół, wróć. Ostatni raz, prawa, ostatni raz lewa, zapamiętaj ten ruch i z nogi na nogę.
podnosimy ciężar ciała i nisko do podłogi. Dół, dół, dół. Aha, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, pośladki nisko. Z jednej strony. Uwaga, skręcimy pozycję. Jesteśmy nisko. Spróbuj troszkę doprostować nogę, ok? Trzy jeszcze. Dwa. I ostatni. I to samo, druga strona. Najpierw opuszczasz biodra. Czujesz rozciąganie. Skręcasz pozycję. I kolano. I próbuj doprostować lewą nogę, tak? Ile się uda. Jeszcze dwa razy. Super. Dziękuję, zostań niziutko. Delikatnie kolano, ale nie dociskaj. I teraz rozepchnij. Rozepchnij, pokołysz troszeczkę biodrkami. Niech się otworzą. I co, kochani? Tak, jeszcze same kobiety ze mną. Ruszamy. Chodźcie, pierwsza seria. Pierwszą serię zrobimy bez obciążenia. Taką bardziej cardio, powiedzmy, cardio. Gotowe? Będzie skład. Najpierw spokojnie. Skład. Skład. Czyli uczymy się tego podstawowego ruchu. Na razie ćwiczymy bez obciążenia. Aha. Hop. Aha, jeszcze. Dwa, tylko. Daj mi puls na trzy. Trzy, dwa, jeden. Spięcie pośladki. Pamiętaj, trzy, dwa, jeden. Napnij pośladki. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, jesteś ze mną? Trzy. Trzy, dwa, jeden. Super, popatrz. Trzy, dwa, jeden. Dół. Na szerokich nogach, nisko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, jeśli nie jesteś przekonana, jak to działa na twoje kolana, nie czujesz się komfortowo, nie przeskakuj. Zostań w pulsowaniu. Dół, hop, hop. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aha, dwa razy jeszcze. Ostatni. Daj mi przeskok równoległy. Chwileczkę poskaczemy. Pamiętaj o wciągniętym brzuchu. Cały czas ma pracować. Tak jest. I zmienimy tempo na 1, 1, 2. Teraz 1, 1, 2. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Hop, hop. Hop, hop. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. Zejście do dołu. Zatrzymanie. Raz, raz, dół. Raz, raz, dół. Hop, hop i. Hop, hop. Hop, hop, nisko. Aha. Super, dzięki. Otwórz pozycję. Plie. Mówiłam o plie. Teraz to seria jest z plie. Kolana mocno na zewnątrz. Pracuje również wewnętrzna część twojego uda. Czujcie rozciąganie na udach? Schodź nisko. Idąc do góry, spinaj pośladki, dobra?
ściągasz, w górę spinasz po siatach. Wykonaj te dwa ruchy poprawnie. Poczuj rozciąganie, schodząc nisko, wychodząc do góry. Musisz mieć aktywne pośladki. Aktywizuj je do pracy, mocno je ściągnij. To co? Do trzech. Trzy, dwa, jeden, spięcie pośladków. Trzy, dwa, trzy. Jeśli ktoś ma ochotę już teraz wziąć obciążenie, cudownie, bierzcie. Tak nasze pośladki lubią obciążenie. Ale przede wszystkim koncentrujmy się na tym, co robimy. Spięcie pośladków. Trzy, dwa, jeden, spięcie. Trzy, dwa, jeden, spięcie. Aha. Trzy, dwa, jeden. Aha. Super. Dajmy same spięcia. Góra, góra. Popatrz, góra, góra. Rośniesz. Obraź sobie, jak rośniesz. Góra, góra. Hop, hop. Same spięcia, mocno. Zaciskaj pośladki. Niech pracują. Jeszcze. Osiem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Okej. I skład. Wąskie stopy. Wracamy do początku. Mamy tylko dwa ćwiczenia. Trzy. Ćwiczenia, ale tu będziemy troszkę kombinować. Czyli ten pierwszy tu już znacie. Idąc do góry, mocno spinam pośladki, tak? To już wiem. To już znam. Trzy. Trzy. Dwa. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Kto chce, kontynuuje pulsowanie. A jeśli chcesz, dołącz do mnie, zrób przeskok. Zaraz potem przeskaki równoległe na trzy. Teraz raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tylko ta wersja mnie interesuje. Raz, dwa, trzy. Hop, hop i hop, hop. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ostatni. Na jedną, na drugą stronę. Plie. Hop. Ściągasz w górę. Spinasz pośladki. Na trzy. Trzy. Dwa. Jeden. Interesuje mnie dołożenie czegoś. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa. To robiliśmy troszkę w rozgrzewce. Troszkę skręciliśmy to kolano. Stabilnie. Trzy, dwa, jeden. Okej. Dół, skręt. Całe ciało skręcasz. Nisko. Dół, skręt, powrót, góra. Dół. Dół. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ha? To jest pomania. Tutaj dużo ćwiczymy w seriach. Raz, dwa,
3, ostatni. Rozluźnij. Trzeci raz od początku. Wszystko od początku. Ostatni, trzeci. Skład, wróć. Skład, wróć. Pamiętaj, przy powrocie spinasz pośladki, tak? To jest oczywiste. 8, 7, 6. Mocne zaciśnięcie pośladków. 4, 3, 2. Puls, 3, 3. Klatka piersiowa do przodu. Upewnij się, że jesteś na swoich piętach, że dociskasz pięty. W żadnym momencie nie przechodź na palce. Kolana lekko rozpychaj na zewnątrz, jeśli chcesz dołóż skok. 3, 2, 1. Dół, 2, 1. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Hop. Przeskok równoległego. Hej! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nogi pracują równolegle. Zejdź nisko. Raz, dwa, trzy. Przenoś się do ciała na obie nogi równo. Równo dociążaj nogę za kroczną i wykroczną. Ostatni. Plie. 3, 2, 1. Od tego momentu. 3, 2, 1. 3, 2. Dołóż skręt. 3, 2, 1. 3. Dół. Skręt. Pamiętaj, że robisz to na niskich nogach. Dół, skręt, powrót, góra, dół. Ostatni. Zatrzymaj się. Dołożymy do tego za krok po krosie. Krzyżowane nogi. Na razie pulsuj. Także zrobimy sobie z tego pełną ósemkę z tego ćwiczenia. Dół, skręt, powrót, powrót, prawa, lewa, za krok. Gotowi? Dół, skręt, powrót, prawa, lewa. Szeroko, dół, skręt, powrót, prawa, lewa. Okay. Dół, skręt, powrót z szerokiej pozycji. Dół, daleko. Okej. Okay. Dół, skręt, zróbmy teraz lewa, prawa, szeroka pozycja, dół, hop, prawa, lewa, mega szeroko, dół, skręt, a, lewa, prawa, uwaga, dół, skręt w prawo, to zróbmy prawa, lewa. Dół, lewa, hop, hop. Wiecie, jak to wszystko robię na live'ie? Ale ustalmy jakieś warunki, sama się w tym gubię. Tutaj nie ma żadnych cięć, jest dół, jest w prawo, jest tył, tył, jest dół, jest w lewo, jest lewa, jest prawa, jest dół, jest prawo, jest prawa, jest lewa. Ostatni raz, jedziesz w lewo, aha, tył. Kontynuuj za krok, tył, tył, aha. A teraz spróbuj pogłębić pozycję, opuść dłoń, dół. Kontynuuj ćwiczenie. Schodź nisko, dół. Klatka piersiowa do przodu.
Coraz niżej na nogach. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, 1. Kochani, obciążenie bierzemy. Zakładam na kostki. Nie wiem, jak jest u was. W domu. I jedna butelka. Ćwiczenie wygląda tak. Schodzisz nisko. Troszeczkę mamy teraz, zobaczcie, szerszą pozycję przysiadu, tak? Jest szersza niż była wtedy. Zostań w dole. Poczuj teraz przez chwilę, jak twoje pośladki się rozciągają. Pamiętaj, kolana rozpychasz na zewnątrz. I z tej pozycji idzie prawa noga do tyłu. I znowu wracasz. Dół. I lewa noga do tyłu. Jesteś ze mną? To co, zaczynamy? Dół. Prawa. Dół. Lewa. Nisko. Coraz niżej schodź na nogach. Ćwicz spokojnie. Pamiętaj, to nie jest cardio training. To jest ćwicz. To są ćwiczenia na pośladki, które należy wykonać poprawnie, dokładnie, angażując właściwe partie mięśniowe do pracy. Do. Ha? Gadam, gadam, gadam i czasami się gubię w liczeniu, na przemiennym zmienianiu stron, ale jestem z wami. Do tego chciałam powiedzieć, dochodzą światła, które podnoszą moją temperaturę jeszcze bardziej. Super. Zostań z tyłu. Chciałabym drugie ćwiczenie. Prawa noga. Doprostuj. Wróć. Doprostuj. Wróć. Pokażę z bokiem. Jesteś nisko. Doprostuj. Wróć. Spokojnie. Stabilnie. Doprostuj. Wróć. Doprostuj. Aha. Doprostuj. Cudownie. Powoli, a dokładnie. Jeszcze. Ćwiczą pośladki, ćwiczą nasze nogi. Ostatni raz. Zmień nogę. Lewa. Lewa ćwiczy. Cały czas pogłębiasz zejście do dołu. Aha. Jak wam idzie? Dajcie potem znać, czy się podobało. Czy nogi się zmęczyły? Ostatni. Kochani, od początku jedziesz. Dół. Prawa. Dół. Nie opuszczaj obciążenia. To pośladki muszą zejść nisko, tak? To nie ta moja butelka schodzi w dół, tylko przysiadam nisko. Aha, super. Przysiadam nisko na nogach pośladkami. A co, ostatni raz chyba, nie? Stop. Wyprost. Skoncentruj się na równowadze. Już nie unoś obciążenia. Wykrok.
Wyprost nogi. Spięcie uda. Równowaga dzięki mocnym mięśniom brzucha. Dajesz, kochana, dajesz. Wykonaj jeszcze jedno powtórzenie. Zmień nogę. Lewa. Czy tylko ja tu płynę na tym treningu? Dajcie znać. Na sali fitness tak nie płynie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wiecie co? Trzeci, ostatni raz, całość. Pamiętaj, te pośladki muszą zejść nisko. Nie opuszczasz klatki piersiowej, ok? Żeby to opuszczanie butelki nie było dla was błędne. Nie myślę w ogóle o obciążeniu. Chcę usiąść nisko. Schodząc do dołu, chcę poczuć, jak się rozciągają pośladki. Ostatni raz na prawą nogę, na lewą i teraz prawa już zostanie z tyłu i jedziesz. Zawsze najpierw złap równowagę, tak? To jest ten moment, kiedy ja się koncentruję na sobie, na swoim centrum, żeby się nie przewrócić. I 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 do zmiany nogi i hop. Wydech. Jeszcze 8 do końca. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aha. Okej. Łyk wody. Zmieniamy obciążenie, jeśli macie. Chciałabym teraz popracować z minibandem. Miniband. Lubię go. Też macie różne kolory. Różne kolory, różna moc. Jesteście ze mną? Zaczynamy cardio. Obciążenie przed nami i pajac. Pajac. Rozciągamy nogi na zewnątrz, kolana lekko na zewnątrz. Wydech, wydech, wydech. Wydech, wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prawa noga ćwiczy. Góra. Góra. Unoś. Jesteś na delikatnie zgiętej lewej nodze. Ale praca wychodzi dokładnie z twojego pośladka. Jeszcze. Mocno wyciągasz. Dobra, to teraz spróbuj złapać równowagę i chwilkę balansować. Powinnaś czuć,
to idzie od pośladka. Oczywiście druga noga też pracuje, bo na niej łapiemy równowagę. Uwaga, zamiana. Dobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeszcze 8 do końca. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jedziesz, pajac, pierwsze ćwiczenie. Okej, okay, jesteś ze mną. Ramiona przed siebie, kolana lekko na zewnątrz. Dynamicznie. Pokazuję z obu stron. Nisko zejdź. I 4, i 3, i 2. I jedziesz. Drugie ćwiczenie. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeszcze 8. Oczywiście można mieć hantelki, to wiecie, nie? Ja jak zwykle ich nie posiadam. Puls! Ej! Jak tam u ciebie? Dajesz radę? 4, 3, 2. I zmiana. 7, 6, 5. Jeszcze 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Puls. Ćwicz spokojnie. Im trudniejsza guma, tym noga idzie troszkę niżej, ale tym się nie przejmuj, tak? Im masz większe obciążenie, tym mniejszy zakres ruchu nam tu wyjdzie. Pajac! Zaczynamy trzeci raz. Dajesz czadu, dajesz. Pamiętaj o ramionach. Niech sobie tutaj troszkę popracują. Możesz mieć dwa hantelki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zróbmy małą zmianę. Od razu lewa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A zróbmy naprzemiennie na koniec. Prawa, lewa. Równowaga jest na środku. Przydeptuję sobie sznurówkę, przepraszam Was. A Wy kontynuujecie. Prawa, lewa, prawa, lewa. Cały czas, cały czas. Prawa, lewa, prawa, lewa. Ruch wychodzi z pośladka, pamiętaj o tym. Pięta w górę. Mało kołysane, a jak najmniej. 4, 3 do końca. 2. Ostatni. Przed nami praca na matach. Napijcie się w międzyczasie łyk wody oczywiście, nie? Ja swoje nie wypijam. Zacznijmy bokiem. Tak chyba będzie wygodniej. Uwaga, ściągamy. O, tutaj na kostki, dobrze? I za
zaczynamy dzisiaj z prawie prostymi nogami. Góra, góra, góra. Odwodzenie wychodzi oczywiście od pośladka. Góra. Wysoko. Góra. Naciągaj górę mocno. Pulsacyjnie. Trzy. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. To tempo na trzy dzisiaj nam towarzyszy przez cały trening. Trzy, dwa, jeden. Jeśli ćwiczysz bez obciążenia i czujesz niedosyt, zatrzymaj wideo. Dołóż jeszcze jedną serię. I teraz uwaga. Tylko ta strona, tylko ta strona. Nie zmieniamy. Ćwiczenie numer dwa. Przekładam sobie gumę, zobaczcie, na stopę, w połowie stopy. I będę wykonywać odwodzenie. Naciągam gumę, ale bardzo ważne jest, żeby praca szła stąd, dobra? Z tego punktu. Naciągaj, poczuj, że ruch jest zatrzymany tutaj, w stawie biodrowym. I rozszerzamy. Szeroko. Cudownie. Tylko pracują nogi, piękne na zewnątrz. Szeroko, najszerzej jak potrafisz. Do trzech. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Dwie trójki do końca. Ostatnia. Okej. Wróć na serię bokiem. Góra. Ta sama strona. Nie zmieniaj strony. I 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Trójki. Czuj opór. Cztery razy. Trzy do końca. Dwa do końca. Last one. Nie zmieniamy strony. Popatrzcie najpierw proszę na mnie, a dopiero potem przystąpcie do ćwiczenia. Bo ja położę się brzuchem na macie. Czoło oprę na dłoniach. Uwaga, uniosę nogi do góry. Odpycham się biodrami. I rozciągam gumę. Ok? Czyli odpycham się biodrami od maty. Zobaczcie. Pośladki powinny być spięte. I rozciągam gumę. Może ci być wygodniej, jeśli dasz sobie znów połowę stopy, dobra? No to teraz wy. Kładziemy się na macie. Czoło na dłoniach. I 8 szeroko. I 7. I 6. Masz mieć wrażenie, że nogi są nad matą, tak? Mocno biodrami odpychasz się od maty. Szeroko. Szeroko. Zrób jeszcze 3. Puls. 3, 2, 1. I wróć. 3, 2, 1. I wróć. 3, 2, 1. I wróć. 3, 2, 1 i wróć. 3, 2, 1 i wróć. 3. Aha. 3, 2. Rozciągaj gumę mocno, rozciągaj. Dziękuję, zmiana strony.
idzie albo na kostki, tak? Albo pół stopy. Właściwie tak, jak wam jest wygodnie. Ważne, abyście poczuli opór. I rozciągamy. Dolna noga stabilizuje pozycję. Mamy napięty brzuch. Staramy się, aby ten ruch wychodził od pośladka. Góra. Góra. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Puls. 3. 2. 1. 3. 2. Aha. 3. 2. 1. Cudownie. Pamiętacie, co szło dalej? Byliśmy w leżeniu tyłem. Szeroko i wróć. Każdy ruch ma wyjść stąd. Z tego punktu. Szeroko. Rozciągaj, ile dasz radę. Jeszcze. Tak? Musisz czuć tę pracę. Do trzech. Trzy. Dwa. Jeden. Nogi nie muszą być proste, tak? Nie o to chodzi. Nie przeprostowuj ich. Ostatni. To co? Powtarzamy serię bokiem. Góra i dół. Góra, dół. Góra, dół. Pamiętaj znowu, jeśli jest to dla ciebie za mało, jeśli seria jest za krótka, zatrzymaj wideo, dołóż powtórzenia. Szczególnie jeśli nie masz minibandu, jeśli ćwiczysz bez obciążenia, tak? Proponuję dołożyć jeszcze jedną serię, żeby były efekty. I zaczynamy trójki. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. I dziękuję. Ćwiczenie w leżeniu na brzuchu. Pamiętajcie, ważne jest to uniesienie nóg, odepchnięcie się biodrami, żeby pośladki się spięły, żebyśmy rozluźnili plecy i dopiero szeroko nogi. Szeroko. To jest dokładnie to samo ćwiczenie, które przed chwilą robiliśmy z nogami w górze. Czyli pięty rozciągają gumę na zewnątrz. I trójki. Trzy. Dwa. Jeden. Wróć. Jeden. Wróć. 3, 2, 1, wróć. 3, 1, wróć. 1, wróć. 3. Aha, jeszcze. 3, 2, 1. 3, 2. Ostatni, pociągnij mocno. I jeszcze jeden. I super, dziękuję. No i nie byłabym sobą, jakby nie wyciskanie biodrami, nie? Na koniec, na zajęciach, zawsze to robimy. Uwielbiam to ćwiczenie, mega na mnie działa. To dzisiaj sobie położę gumę, dołożę obciążenie. Weźcie tyle, ile tylko dacie radę unieść. Pamiętajcie, że musi być cały czas napór na gumę, żeby było lekkie napięcie, kolana idą na zewnątrz. Ostatnie ćwiczenie. Góra, w dół. Nieważne, jak wysoko uniesiesz biodra. Masz po prostu poczuć, że spinasz pośladki. To jest twój cel. Daj sobie troszeczkę szerzej nogi, tak abyście czuli, że faktycznie guma napiera. Ja lubię tę właśnie otwartą pozycję z lekko szerszymi nogami. Pamiętaj,
pamiętaj, że to jest ostatnie ćwiczenie i że chcesz mieć pośladki jak po liftingu po tej godzinie zajęć. Daj mi trójkę tradycyjnie, dziś 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Cały czas kolana napierają na zewnątrz. Bez względu na to, czy masz będ założony, czy nie, ok? Cały czas kolana na zewnątrz. I teraz uwaga, zmienimy sobie troszkę ćwiczonko. Wejdziemy na paluszki. Dalej macie napięte pośladki. Tak trzymamy nogi na paluszkach. Mamy aktywne łydki. I uwaga, łączymy kolana, rozciągamy. Będąc na palcach, łatwiej nam jest wykonać ten ruch. Nasze kolana wachlują jak motylki. Pamiętaj, że wyprowadzasz ten ruch z pośladków. Chcesz czuć pracujące pośladki. To jest twój cel, ok? Do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Jesteś na paluszkach i zrób 3, 2, 1 i łącz. 3, 2, 1, 3, 2, 1 i łącz. 3, 2, 1 i łącz. Aha, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3. Jak tam piecze? Chcę, żebyś się czuli tu tak mega głęboko w pośladku. Ostatnia trójka. Zejdź na całe stopy. Góra, dół, góra, dół, góra. Same spięcia. Nie zapominaj, że tutaj chodzi o napięcie, tak? Nie o uniesienie. Zaciśnięcie pośladku. Rozciągaj gumę na zewnątrz. Cały czas. Czuj napięcie. Spokojnie. I teraz tylko zatrzymaj w górze. Na paluszki od razu. 3, 2, 1 do środka. Pamiętajcie, że tutaj też pracują prostowniki grzbietu, czyli możecie czuć pracę, tak, naszych pleców, dolnych pleców, bo one tutaj się spinają. 3, 2, 1. Na zewnątrz i do środka kolanka się schodzą przez chwilkę. 3, 2, 1. Do środka. Uwaga, przed nami ostatnia seria. Góra, dół. Całe stopy, góra, dół, góra, dół. Rozpychaj gumę. Daj sobie szansę, żeby się pośladek rozluźnił, rozciągnął, czyli opuść do dołu i całkiem w górę. Pełny zakres ruchu, od napięcia do rozciągnięcia. Zatrzymanie. Na koniec już nic nie robimy, koniec treningu. Trzymaj. Rozluźnij. Jak tam? Odkładamy obciążenie. Zdejmujemy obciążonko. Nie jest nam dziś już potrzebne. Będziemy się rozciągać. Zacznijmy od pozycji podporu. I ponieważ ostatnie ćwiczenie działało na nasz grzbiet, wyciągnijcie plecy. Rozciągnięcie. Wdech. I jeszcze jedno. Wyciągnięcie. Na chwilkę wejdź do plank, ale tylko po to, aby przyłożyć nogę do przodu. I wyciągamy drugą tam do tyłu. Wydłużamy ją. W
Spróbujcie wyjść niziutko. Jak najniżej Wam się uda. I chwilkę pobędziemy w tej pozycji rozciągania. Spokojne wdechy i wydech. Idziemy do góry. Pamiętajcie, jesteśmy cały czas ustawieni wzdłuż swojej maty. Sięgam przeciwną ręką po nogę. Ok? Rozciągam przód tamtego uda. Czyli mięsień czworo głowy. Tyle, ile możesz, ale tak, aby poczuć rozciąganie. Mam otwartą klatkę piersiową, otwarty bark przy okazji. Okay. Cudownie. Uwaga. Tą nogę, która była zgięta, wyprostuję i chwilkę przejdę do przodu i do tyłu. Do przodu. I zatrzymaj się. Nie przeprostowujemy nigdy, ale czujemy rozciąganie z tyłu nogi. Pozostaw ciężar ciała na dłoniach. Nie dociskaj na siłę nogi rozciąganej. Okay. I zmieniamy. Czyli powolutku. Przenoszę nogę do tyłu. Wejdę do plank po to, aby zamienić stronę, opuścić biodro nad stopę i powoli zejść do dołu, tyle ile mam ochotę. Cudownie jest tak się zmęczyć, poczuć, że mięśnie pracują, że człowiek żyje. Nasze ciało zawsze się odwdzięcza nam zdrowiem i kondycją. Spokojnie sobie oddychaj. Rozluźnij klatkę piersiową. I powoli idziemy do góry. Treningi nagrywamy w sezonie wiosennym, także potem będzie pamiątka, jak się szykowaliśmy do lata. Warto pośladki robić. Sezon bikini tuż, tuż. Wyciągajcie, rozluźniajcie udo. Na spokojnie. Ok. I teraz noga, która była ugięta, powolutku ją wyprowadź. Dłonie oprzyj stabilnie i najpierw ugnij sobie nogę delikatnie. Popraw pozycję. Wycofaj biodra i jeszcze raz do przodu. Ok, wycofaj biodra. Ok, zatrzymaj. Oprzyj dłonie gdziekolwiek, byle nie dociskać nogi, tak? Nic na siłę. Spokojnie. I super, i wychodzimy z pozycji. Chodźcie tak przodem troszkę do mnie. Zobaczcie, stopy na zewnątrz poszły. Próbujemy opuścić biodra. Dzisiaj troszkę popracowaliśmy też na wewnętrzną część ud. Stąd ta moja pozycja. Ona jest z jogi, ale tak dla mnie to trochę na żabę. Nogi szeroko, stopy na zewnątrz. Mega czuję rozciąganie wewnętrznej części ud. A myśmy troszkę popracowali, bo wykonywaliśmy sobie tam plié w pierwszej części zajęć. Próbujemy opuścić biodra. Jeśli chcesz zejść niżej, możesz znów wykonać kilka ruchów przód-tył, ale takich minimalnych, tylko aby pogłębić rozciągnięcie. No i super. To jest też fajne ćwiczenie do szpagatu. Okej. No to chyba już wystarczy. Odepchnij się, zapleciemy sobie nogi z przodu. I w ten sposób się z Wami pożegnam. Serdecznie dziękuję, że ze mną jesteście. Proszę o lajki, proszę o subskrypcje i proszę o komentarze, abym się mogła zmieniać dla Was.